Halo, dobry wieczór, z tej strony ja, czyli pan Gaziu, jest dzisiaj ze mną Piotrek, w tle. I się nie odezwie teraz, no nie? Dobry. No, i witamy w kolejnym odcinku Rolniczych Przygód na Łysinie. Że tak powiem, już jeden z ostatnich odcinków, już takich na pełne, i w tym tygodniu planuję, żebyście mieli taki tydzień sobie z Osiną. I dzisiaj jedziemy, bierzemy case'a z przyczepami, bo, że tak powiem, miały być już kończące odcinki, ale zapomniałem, że nie robiliśmy dwóch akcji i dzisiaj właśnie jedno pojedziemy sobie robić, a Kotlik tam ogląda słapa. Czy nie? Co? Cztery czy nie? A zakład, że tak? A zakład, że nie? Nie wiem, ja się nie zakładam z tobą. To ja mam grę za cicho, ale tak. A, dzisiaj tytuł odcinka dajemy, że jestem głuchy, bo mi przebiło ucho. Znaczy nie przebiło, tak. Tylko, że tak powiem... O, teraz zagłośnię trochę. Bo jadę tym case'em twoim ulubionym. Że tak powiem, ogłuchłem na jedno ucho. I to z przyczyn, że tak powiem, nagłych. I nie wiem dlaczego. I jeszcze muszę coś zobaczyć, bo nie wiem, czy mi mikrofonu nie ściszyło. Poczekaj, że sobie grę zminimalizuję. Bo coś mi tu śmierdzi. No oczywiście, że mi przyciszyło mikrofon na 68%. Nie wiem jakim cudem. Także minutę słyszeliście mnie bardzo cichutko, za co przepraszam, ale nie ogarniam, dlaczego system sam mi ścisza mikrofon w ostatnim czasie. I dlatego przed każdym tym trzeba będzie sprawdzać, czy na pewno jest mikrofon dobrze ustawiony. Dobra, my już sobie jedziemy na pole. Piotrek, powiedz jakąś ciekawą historię. Taka miarą, ale zamilknę. Nie musisz taką bardzo ciekawą powiedzieć. A jeszcze raz, którą? O Zuzi. No, ona tam poli tam 500 cm. Dobra, nie, dobra już. I dzisiaj mamy tutaj wypożyczonego takiego sobie klasa Jaguara 930 i będziemy sobie ciąć tym właśnie trawę na sieczkę. No tej małej łące, no bo chyba lepszej łąki nie znajdę. Ale nie wiem, czy całą łąkę będziemy ciąć, czy nie całą. W sumie, tak powiem, godziny na Osinie się wbiło większy. Piotrek, ile masz godzin na Osinie? Serio. Czekaj, czegoś zapomniałem włączyć. Ty, ale tym to będzie szło, taką sieczkarnią. Pytanie, czy tylko rura dostanie mi do drugiej wszczepy. No niestety, nie ma tutaj Piotrka na multi do pomocy, no bo nie wiem, czy... No, czy by chciał pobierać moje 30 gigamodów. No, mniejsze na pysy. Ten zawsze nie ma miejsca na dysku. A właśnie, Piotrek, powiedz nam, kiedy nowy odcinek z naszej serii. Za pół roku. Za pół roku to mnie nie będzie, bo ja nie mam czasu. Żona, dzieci i te sprawy. Także no, mogę się pochwalić, jak tam oglądanie, nie powiem czego. Akurat fajnie. A mówisz, że ci się podoba, tak? Nie wiem w ogóle w sumie, czy robiliśmy taką akcję, że się szkarnią, kosienie trawy się szkarnią na Osinie. I dlatego postanowiłem, że dzisiaj sobie zrobimy. I tak to jest już zakończenie serii, praktycznie. Także trzeba coś innego na koniec serii wymyśleć. Chociaż Piotrek mówi, żebym nie kończył Osiny. Robimy tam gospodarstwo. No, będziesz sam na nim grał. No, od 2019 roku na tej mapie mam przegrane 154 godziny. Mówię trochę mało, mówię trochę dużo. Ale tak praktycznie... Gdzie grałem przez cały praktycznie 2020 rok? Na jakiej mapie? Mapa pod nazwą na O. Kina. Osina to Piotrka dziewczyna. No ej, jak będę miał córkę, nazwę ją Osina. To będzie chłopiec? O, nazwę go Ursus.
To jest bardzo tego. A ty jak nazwiesz córkę? Czego mi to nie sypie na drugą wszczepę? No tak. No tak, no przecież, no muszę odpiąć. Wiedziałem, że tak będzie. To będziemy wszyscy z tymi wszczepami dzisiaj kursować, widzę trochę. Ale to jakoś sobie poradzimy. Mogłem pożyczyć większą wszczepę, ale nie wiem, czy większe idzie zapiąć do Jaguara naszego zacnego. Na razie nie będziemy wywozić, bo weźmiemy sobie to tak. Ale nie wiem, czy ogólnie tej trawy na strych sobie nie wywieziemy, no bo pieniążki. Ciągle mało pieniędzy. Nawet nie będę mówił, na jaką stronę dzisiaj z Piotrkiem chodziliśmy. Co? Że mało pieniądz. Nie. Dobra. Okej. No to o czym mówię? Nic, nieważne, nie było tematu. Był temat, zaczęty został. Ja nie przypominam. Jak to nie? Musisz sobie przypomnieć. Ogólnie ludzie, nie wiem kiedy będzie odcinek z realnego gosta, bo muszę jakoś tam save ogarnąć. Może jakoś będzie live. Chociaż nie wiem, bo teraz to tak średnio mi się już chce przy kompie siedzieć, bo... Szczególnie dzisiaj, bo nic nie słyszę na prawe ucho, ale... Jestem głuchoniemy. Od dzisiaj zostałem tak nominowany, zostałem do... Piotrek mówi, że on odkurzaczem sobie uszy czyści, tak że mówię, ja też spróbuję. Ty, a ciekawe, czy by wciągnęło. Sprawdź. Zaciągnie nie, to się tak, że aż nie będę słyszał przez rok. A ten zaraz powie, to dobrze. W końcu spokój będzie. Myślałem, że powie, że w końcu porno będzie. Nie. Halo? Seks telefon? Raczej nie słuchacie. Patrzcie, jak on mnie wkręca. Patrzcie to! To jest, kurde, Piotr. I to jest nagrywanie z nim. Właśnie, Piotr, kiedy odcinek na tej serii? Którejś? Nie wiem. Słyszałem, że dzisiaj nagrywamy całą noc. No, sam będziesz. No, to jest jednym uchem w dodatku. Nie no, nie wiem. Nie wiem, trzeba by teraz pomyśleć, ja nie ma czasu. No, Piotrek, ciężka praca, żona, dzieci. Ja też. Ty tam na końcu jesteś. Coś ty powiedział? A sobie miniaturkę ładną zrobił. Piękną miniaturkę. Tak, no, autentycznie w tym momencie jeszcze gorzej mi zatkało, że nic nie słyszę teraz, tylko słyszę Piotrka na jedno ucho. Także jeżeli coś tam będzie gadał na mnie, to mi napiszcie w komentarzu. Kasiu, ty huko. No właśnie, nie można przeklinać, bo teraz YouTube pyta się ciebie, jak film wysyłasz. Musisz wypełniać ankietę, czy nie ma przekleństw na filmie. Kasiu, ty królowo. Piotrek, ty robaku. Ej, ksiądz Robak, znasz takiego? Kasiu, ty trapieśniku. Piotrek, ty gepard. Dobra, nie, już. Piotrek będzie powiedział, że robi wam pokaz stanowiska w następnym tygodniu. No, jak będę spał. Nie, jak słuchawki mu przyjdą. Ej, jak kiedyś przyjadę do ciebie, to ci zrobimy ten pokaz stanowiska. Nie. I vloga razem nagramy wspólnego. Nie. Tak. No. Tak, bo ja kamerę wezmę. No ale statywu nie będę taftał, no bo po co. Jeszcze Vegasa spiraconego ci wezmę. Ej, bo ja mam 100%, a ja jadę, no. Pyć. Co ty mówisz? Patrz. Nie słyszę. I to jest on, że on wie, że ja nie słyszę. A teraz słyszysz? Tak.
Dobra, na pewno. Ej, dobra, pojedziemy sobie z tym z jedną wczepą właśnie tutaj na strych. Trawy w strychu można sprzedać, tyle to dobrze. Tamtej drugiej na razie nie będę wywoził, uzupełnimy te... Po jednej będę sobie woził, tak będzie w miarę chyba realnie. Ale to jest tak dziwnie nagrywać, jak siebie nie słyszysz nawet, no nie? Ja nie wiem, czy ja mówię głośno, czy mówię cicho w tym momencie. Czy mnie w ogóle nie słychać? Ja ciebie nie słyszę. No, widzicie, to jest on. Piotrek, ty manifestancie. Dobra, wysypujemy sobie trawę. Ej, no mowy na inną stronę byśmy to... Czyli... No. Szybciej będzie, co ciekawe, ile dostanę za to trawy. Słyszę, te trawy, kurde, przywiózł na skup i zadowolony. Teraz stąd nie wykręcę, no nie? Piotr, jak tam twoja Coca-Cola w ogóle? Jak tam twoja Coca-Cola? Kończy się. Serio? A masz jeszcze? Właśnie nie, to jest pora sobie i spać. No nie. Nie ma spania, panie, wczesna godzina, patrz, która? 22 dopiero. Popie, ty nie chodzisz co prac. Nie, coś bym powiedział, ale się wstrzymam na temat tego, na odcinku. Bo jeszcze pseudosef nie obejrzy. Ej, dawaj kiedyś, jak skończysz pracę, to wyzywamy ich na odcinku od debili. I nie tylko. Nie. Dlaczego nie? Oho. Oni są niekulturalni, to ty też będziesz niekulturalny. Właśnie jestem. Tego to nie chciałem wiedzieć akurat. Dobra. Tutaj już będziemy sobie uzupełniać. Pytanie, na ile przyczep mi to wejdzie, ale myślę, że ta. Tamto się pojedzie sprzedać zaraz. Już chyba w ogóle przyczep nie będę potrzebował tutaj na tej serii, chociaż nie wiem. Sam nie wiem. Może jeszcze będą przydatne przyczepy tutaj? Nie wiem. Piotrek, będą potrzebne przyczepy tutaj mi? Chyba tak. Jezu, jaki ten klas ma ten klakson z DLC, ten Jaguar. Jakbyś jakąś ciężarówkę po liftingu jechał. O, czy bym znowu słyszał tak jakby normalnie? Powiedzmy, że w miarę normalnie słyszę. I słyszę w końcu siebie, to jest dobrze. I teraz możecie mi powiedzieć, czy Piotrek mnie obgadywał. Po tym momencie. Jestem zajęty. Zuzia oglądasz? Nie. Nie? Nie ma live, znaczy ma live, ale... A jeżeli chcecie wiedzieć, kogo Piotrek ogląda, to tam wam poda link w opisie u siebie pod odcinkiem. Ja, którym? Nie wiem. A dzisiaj nagrywamy w tybusa do Piotrka. Ale na co przenie? Nie. Nagrywamy dzisiaj busa simulatora do Piotrka. Bo Piotrek mówił, że tak zaniedbał tę serię, że to głowa mała. Ej, chyba się uwiniemy z tą łąką dzisiaj, to spoko w takim razie. Bo tu kilka przejazdów zostało. Muszę tam koło tego słupa zawinąć.
Zawiniemy jak Piotr Clio. Słyszałem to. A co powiedziałem? Wiem, że coś chodzi o Clio, ale nie masz pierdol. Nie, powiedziałem, że zawiniemy jak Piotr Clio. Pierdol. Ej, dobra, nagrywamy busa do ciebie po odcinku tym. Nie, patrz. Nie ma spania, nagrywamy. No bo obiecałeś ludziom, że ma być bus podobno, tak słyszałem. Spęcę. Co? Jedne spęcę. No to dzisiaj trzeba nagrać. Nie ma co, co mówię, to jest późna godzina, druga godzina. No. 22. Druga. No sam jesteś druga. Taka druga Zuzia. O. Ej, a wiesz, że Ola to obciął... Dobra, nie będę mówił. Powiem ci po odcinku. Wiem, co chcesz powiedzieć. Co? Dokończyć? No. Ola to obciął Kola. O. Nie, dobra. Wodzę, przepraszamy wszystkie Ole. Piotrek ma chyba nawet jakąś Olę w rodzinie. Oj, teraz obraził swoją rodzinę. Dobra, dyfla sobie przekręcę. Teraz trzeba cofnąć tą wszczepą. No nie no. Ej, się szkarnie, jeszcze sobie ludzie zostawię na po odcinku, tutaj muszę sobie pomóc modem na 300 chłopa. Bo cofanie przyczepami w farmingu to jest chyba najgorsze, co może być. Sieczkarni mowy sobie jeszcze zostawię, bo mowy się przyda się w tym mowy na jeden odcinek. Ale to zobaczymy. A będzie się ciężko rozstać z Osiną, no niestety. 60 ilość odcinków będzie. Chyba rekord w serii u mnie na kanale, no nie? W sumie sprawdzania to nie liczę, bo sprawdzanie to tam trwa od farminga 15 w sumie. A też właśnie wypadałoby jakoś nagrać. Mowy z Mazur. Albo nie z Mazur, tylko mowy z Hebdowa. Zobaczymy. Trzy mapy jest do sprawdzania. Ostatnio nadrobiałem zaległości. No i tak w sumie z zaległości... W sumie chyba nic nie zostało tak... Z moich zaległości w sensie. Do nadrobienia w sprawdzaniu. Bo wszystko w miarę na bieżąco staram się sprawdzać. Dobra, wysypujemy to trawę na bok. Dobra, 2000 za... Ile? Za 16 ton trawy tylko? Słabizna. Teraz pytanie, jak ja stąd wyjadę? Ty, o dziwo. Dobra, tam nie patrzymy do tyłu, wszczepy połamane. I wjedziemy sobie na gospę i będziemy w sumie kończyć, no bo dzisiaj praca na odcinek została zrealizowana w sumie. Także dzisiaj jeszcze mówię, do Piotrka busa nagrywamy. Chyba. O kurde, lak jakiś. Dobra, tak sobie wjadę tymi wczorami, no nie mam innego wyjścia. No i co, ludziska, ja wam dzisiaj dziękuję za odcinek. Był dzisiaj ze mną Piotrek. Byłem ja. Który nie wiem, co tam robił. Nie właśnie. Dobra. No i co, my się z wami żegnamy, co do następnych odcinków. Trzymajcie się, cześć, no i pa, pa. Pa.